Witam Cię serdecznie w sobotę 26 marca tekstami biblijnymi na dzień dzisiejszy. Pierwszy fragment wyjęty jest z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 24, wiersz 7. Pan pośle anioła swego przed Tobą. I drugi fragment pochodzi z Księgi Dziejów Apostolskich, z rozdziału 12, wiersze 8 i 9. Rzekł anioł do Piotra: opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzekł mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Oba fragmenty mówią o Bożej ochronie, o Bożym prowadzeniu. Pierwszy mówi o takiej gotowości Boga do tego, aby strzec, by być przewodnikiem, który wyznacza właściwą drogę i kierunek, którego jeszcze nie znamy. Ale Bóg wie, dokąd mnie poprowadzić. Drugi fragment odnosi się do potrzeby, jaką mam tutaj i teraz. Zobacz, z jaką troską anioł mówi: przepasz się, włóż sandały, narzuć na siebie swój płaszcz. Chodzi o taką sytuację, kiedy anioł wyprowadzał w nocy Piotra z więzienia. Wiemy, że noce na Bliskim Wschodzie są zimne. I Bóg niczym rodzic mówi: ubierz się ciepło, zapnij kurtkę, przygotuj się do wyjścia na zewnątrz. Dla Boga takie rzeczy mają znaczenie? Bóg przywiązuje wagę do tego, by Piotr się nie przeziębił? Jestem pewien, że Bóg zwraca uwagę na wiele szczegółów, które są wokół nas, które na sobie nosimy w pewien sposób, czy na te, które zaniedbujemy. Mnie te słowa kojarzą się z listem Pawła do Efezjan, gdzie Paweł mówi o potrzebie właściwego ubioru, by w sytuacji zagrożenia przepasać biodra prawdą, czyli tym, co mówi Boże Słowo, tym, kim jest Jezus Chrystus, aby ubrać na siebie pancerz sprawiedliwości, czyli tym, jak wierny jest Bóg w moim życiu i tego umieć się uchwycić, aby włożyć odpowiednie buty gotowe do zwiastowania Ewangelii pokoju, czyli abyśmy byli tymi, którzy przynoszą wieść o Bożej gotowości pojednania. Drodzy, trzeba przyznać, że ostatnie 2 lata są wyjątkowo niestabilne. Ostatnie tygodnie destabilizują cały świat pod wieloma względami, chociażby pod względem gospodarczym. Wystawiają na próbę sojusze, wzajemne relacje, a nam znowu każą zmierzyć się ze strachem o życie ludzi wokół nas, może o swoje własne. Na te wszystkie sytuacje Pan Bóg nas przygotował i wyposażył dawno temu. Pytanie, kiedy mieliśmy naprawdę czas na to, by zająć się tym, co mówi, i za tym pójść? Zobacz, gdy czasy wydają się w miarę bezpieczne, stabilne, dużo łatwiej nam jest mówić o zaufaniu, o wierze, ale gdy pojawia się pandemia, gdy docierają do nas informacje czy obrazy o wojnie za naszą wschodnią granicą, strach, a przynajmniej niepewność wzrasta. I wtedy powinno się pojawić pytanie, w czym tak realnie pokładam nadzieję? Co jest fundamentem mojego życia? I czy mogę to stracić w świetle decyzji innych ludzi, okoliczności? Biblia nie mówi tylko o Bożej miłości, nie mówi tylko o krzyżu i o tym, że gdzieś tam czuwa Pan Bóg. Biblia mówi o konieczności podjęcia tematu przez nas. Chodzi o to, aby w zaciszu swojego domu poukładać sprawy z Panem Bogiem, przynieść Mu swoje emocje, nie odsuwać już rzeczy, które dobrobyt czy inne przywileje wypierały na później, na kiedyś. Zobacz, przeczytaj w piśmie, w jaki sposób Bóg troszczy się o ciebie, co ma dla ciebie,
Znajdź dzisiaj czas dla Niego i w modlitwie zdecyduj się za Nim iść. Niech to będzie z powodu Niego, może pomimo wszystko. Dobry dzień. Pozdrawiam Cię serdecznie z żonem.